czy trenować do upadku oraz jak ciężko trenować. Witam wszystkich, to są dzisiejsze tematy, ale zanim przejdziemy, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy dołączyli do grona Patronite. Link macie w opisie kanału, a również dla osób, które już subskrybują i które właśnie zaczynają obserwować ten profil. Także dziękuję bardzo, bo idziemy naprawdę bardzo, bardzo szybkim tempem do przodu. Na początku odpowiedzmy sobie na pytanie, czym jest trening do upadku. Trening do upadku jest wykonaniem serii z taką intensywnością, że ostatnie nasze powtórzenia mimowolnie będą zwalniały. Nie są to wyaktorzone zwolnienia, tylko po prostu, jak na początku będziemy pracowali bardzo intensywnie, to potem będzie to coraz wolniej, ponieważ każde powtórzenie będziemy się zbliżać właśnie do upadku mięśniowego. I upadek mięśniowy następuje wtedy, gdy nie damy rady już zrobić ani jednego powtórzenia więcej poprawnie technicznie. Jeżeli mówimy o dropsetach, respauzach, seriach wydłużonych wszelkiej maści, jest to praca poza upadek. Więc tutaj możemy sobie od razu odpowiedzieć, czy osoba początkująca będzie w ogóle potrafiła doprowadzić do upadku i czy będzie potrafiła wyznaczyć RIR. No i tutaj jest to niesamowicie ciężkie. Dlaczego? Bo jak możesz wyznaczyć jakikolwiek RIR, jakikolwiek RPE, skoro nie jesteś jeszcze w miejscu, w którym poznałeś upadek? Więc okej, od razu nasuwa się myśl, Dawid, więc jak ciężko ćwiczyć? O tym za chwilkę. Jeszcze zostajmy chwilę przy upadku. Czy każdy powinien trenować właśnie do tego upadku? Nie do końca, szczególnie jeżeli jesteśmy osobami początkującymi. Dlaczego? Osoby początkujące, jak wiemy, każdy tak naprawdę nowy ruch będzie dla nich progresywnym przeciążeniem. A to jest dla nas kluczowe, jeżeli chodzi o rozwój. Progresywne przeciążenie, czyli czy to więcej serii, więcej powtórzeń, większy ciężar na sztandze przeniesiony z poprawną techniką. Bo tutaj kluczem zawsze jest poprawna technika. Możemy sobie mieć logbook, zeszyt treningowy, w którym będziemy mieli wszystko perfekcyjnie zapisane, taką i taką ilość serii, powtórzeń, RPE, ale jeżeli będziemy oszukiwać sami siebie, dlatego pamiętajcie, że ten logbook prowadzicie tylko i wyłącznie dla siebie, zeszycik. To jest tylko wasz taki pamiętnik. Pamiętacie, każdy miał w gimnazjum, właściwie dziewczyny miały takie, bądź w podstawówce, pamiętniki, do których się wpisywało. To jest wasz pamiętnik, tylko wy się wpisujecie i bądźcie ze sobą szczerzy, bo oszukujecie tylko siebie i tak naprawdę wy tracicie opcję progresji, bo co z tego, że jeżeli mamy na przykład zakres 8-10, ja zrobię 8 powtórzeń, 2 oszukam i dołożę potem ciężaru i się rozwalę. I co do rozwale się. Trenowanie do upadku jeszcze nie jest aż tak kontuzjogenne w zależności od fazy, w której się znajdujemy. Wiadomo, że im bliżej do zawodów, tym powinniśmy minimalnie zmniejszać objętość, ale nadal trenować bardzo ciężko, żeby zachować mięsień. Ale jeżeli mówimy o trenowaniu poza upadek, to tutaj już jest możliwość właśnie kontuzji. Osoby, które są początkujące, nie potrafią trenować do upadku, nie mają jeszcze takiej kondycji też, bo kondycja im może siąść, do tego za chwilę przejdziemy, ale nie mają też takiego wyczucia, jeżeli chodzi o swój organizm, żeby zrealizować tak naprawdę w 100% ten upadek. Co mam na myśli? Często, jeżeli mówimy o osobach początkujących, to są to osoby, które po prostu idą na siłownię i jak powinny ćwiczyć? Powinny ćwiczyć ciężej niż ostatnio. Czyli dawać z siebie wszystko, ale z głową i nie za dużo, ani nie za mało. Jak wyznaczyć, czy to jest nie za dużo, nie za mało? Oczywiście będzie to ciężkie, no bo zawsze będzie nam się wydawało, że będziemy mogli zrobić więcej, albo że zrobiliśmy za dużo, w zależności od mentalności człowieka. Ale wiadomo, jeżeli na przykład mamy sobie trening A, FBW i na trening B, który mamy założony 2 dni później, przychodzimy nadal w zakwasach z partiami, które chcemy trenować, to ta objętość, właśnie te zakwasy mogą nam właśnie wyznaczyć, czy ta objętość nie jest za duża. Więc jeżeli mamy nadmierne zakwasy, to wtedy właśnie może to być za duża objętość. No i teraz zadajmy sobie pytanie, czy zakwasy są wyznacznikiem dobrego treningu. No nie, nie są. Im dalej w las, tym tak naprawdę te zakwasy będą się zdarzały rzadziej. Ale za każdym razem dla nas celem jest progresywne przeciążenie. Więc jeżeli jesteśmy osobami początkującymi, nie do końca musimy trenować do upadku, ale im dalej w las, tym więcej igieł, pamiętacie? Też co do igieł, progresywne przeciążenie tutaj trochę inaczej działa, ale o tym kiedy indziej.
tym musimy trenować ciężej i dać z siebie po prostu więcej. Więc jeżeli trenowaliśmy naprawdę blisko upadku, to może warto potrenować do tego upadku. Dlaczego? I tutaj wiele osób właśnie powie, że badania i tak dalej. Badania to jedno, ale sukces pokazuje nam drogę, ścieżkę i ślady zostawia. Co mam na myśli? Każdy, kto był największy, każdy, kto miał największą masę mięśniową i tak dalej, a nawet osoby z klasycznej sylwetki, które nie dążą do perfekcyjnej, do największej masy mięśniowej, a perfekcyjnej właśnie sylwetki, jeżeli chodzi o proporcje, trenują bardzo blisko albo do upadku. Popatrzcie na Ursa, popatrzcie na Sibuma i tak dalej. Jak oni ćwiczą? To samo wszyscy influencerzy. To, co im się zarzuca, to na przykład złą technikę i tak dalej, ale oni trenują naprawdę ciężko. I tutaj o to chodzi, żeby trenować ciężej niż ostatnim razem. Za każdym razem trenować ciężej. Dla większości to nie będzie jakieś narzucanie chorych na siebie, no bo my jako, wiecie, typowi gym brosi, wiadomo, inaczej do tego podchodzimy, inaczej na to wszystko patrzymy. Inaczej mamy zaprogramowaną głowę. Dla nas progres jest celem, a dla większości pójście na siłownię i przetrenowanie się jakoś mocniej niż ostatnio będzie wystarczające i będzie już dawało jakieś efekty, ale żeby dawać efekty maksymalne, to do czego my wszyscy dążymy i o czym jest ten kanał, do maksymalnych efektów, no to trzeba dać z siebie troszeczkę więcej. Ile więcej? Jedno powtórzenie, 1,25 na stronę więcej, z tą samą ilością powtórzeń, lepszą technikę, bardziej kontrolowany ruch. To jest wszystko, wszystko ma znaczenie. Też tempo, tutaj wiele osób powie. Tempo może być bardzo przydatne, szczególnie jeżeli chodzi o zatrzymania w fazach, czy to w ekscentrycznej, czy koncentrycznej. Może być to bardzo przydatne, bądź w negatywnej, gdy jesteśmy osobami początkującymi. Co mam na myśli? Okej, jesteśmy sobie osobami początkującymi. Osoby początkujące nie znają w pełni zakresu pracy mięśnia i jeżeli dodadzą te pauzy, to może to im pomóc w poprawie techniki. A technika jest dla nas zawsze kluczem. Jak ciężko trenować? Trenujemy sobie, powiedzmy, założyliśmy sobie na tydzień 8 serii na dużą partię, 6 na małą na początek. Jak zrobić progres? Dodać jedną serię. Jedną serię. Jeżeli to daje nam jakikolwiek progres, oczywiście będąc w nadwyżce kalorycznej, bo nie da się bez tego budować mięsień, to jest też progresja, czyli musimy dodawać kalorii progresywnie i nie możemy się rzucać. I tutaj kolejny, widzicie, ślad. To jeżeli robimy trening progresywnie, to i powinniśmy dietę trzymać progresywnie, czyli progresywnie sobie dodawać kalorii. Nie tylko temu, że jestem na siłowni, to muszę za każdym razem dodać. Nie, jeżeli robię progres, to nic nie zmieniam. Jeżeli rośnie waga, nic nie zmieniam. Waga też nie jest jedynym wyznacznikiem. Także trening do upadku, jeżeli mówimy w przypadku osób zaawansowanych, jak najbardziej, tak, jestem za. Każda osoba też powinna przeprowadzić chociaż jeden trening tak naprawdę z osobą, która prowadzi i trenuje ludzi ciężko, bardzo ciężko, żeby poczuć, czym jest upadek. Dlaczego? Żeby po prostu móc wyznaczyć wszelkiego rodzaju zakresy, ile mam do tego upadku i tak dalej. Pamiętajcie, że warto, jeżeli ćwiczycie naprawdę ciężko, jeżeli macie taką opcję, bo wiele osób też nie ma ciężko dopasować, jest pracę, życie, obowiązki do drugiej osoby, ale jeżeli macie, to partner treningowy może być bardzo, bardzo pomocną osobą, która i pomocnym, że tak to nazwę, przyrządem, który może Wam pomóc właśnie podczas Waszego treningu. Dlaczego? Ponieważ partner treningowy po pierwsze powie Wam wprost, ile powtórzeń Wam pomógł, o ile umie pomagać, bo to też jest bardzo duża sztuka. Często i gęsto pewnie patrzycie i ktoś kładzie ręce na sztangę jeszcze 3 powtórzenia przed, tylko żeby się popisać albo żeby zaistnieć. Nie, trenerzy, nie o to chodzi. Są inne szkoły na to, żeby pokazać, że jesteście przy swoim podopiecznym. A są osoby, które naprawdę wprost Wam powiedzą, tutaj tyle i tyle powtórzeń zepsułeś, tutaj technika lepiej, prawie łokieć bliżej i tak dalej. A to jest bardzo ważne. Też osoba, która potrafi kurować, potrafi Cię pchnąć, ale potrafi powiedzieć, słuchaj stary, dzisiaj może trochę odpuść, bo widać, że nie jesteś naprawdę w formie, widać, że jesteś zmęczony, zaspany i nie gada za dużo. To jest też bardzo ważne co do partnera treningowego. Ale zawsze partner treningowy, jeżeli już naprawdę trenujecie z tą wysoką intensywnością, będzie osobą, która Wam pomoże i która da na pewno jakieś efekty, szczególnie gdy będziecie się docierali. To też jest progresja, bo docieranie się w danej relacji jest na pewno progresywne i wymaga czasu. Mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że rozjaśniłem, o ile ciężej ćwiczyć, po prostu ciężej niż zawsze. Nie narzucać na siebie jakichś tam chorych też ekspektacji, bo często
właśnie to, czy się wyśpimy, to, czy się dobrze najemy, to, czy będziemy właśnie może wymagali deloadu i tak dalej, może wpływać na to, czy każdy trening będzie optymalny. No nie, nie każdy będzie optymalny, ale też optymalne koniec końców są efekty.